Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję, zagrajmy w Aladdin, Nasira's Revenge, albo Nasira in Revenge, przepraszam, in Nasira's Revenge, na PlayStation 1, kurde, źle wymówiłem tytuł. Że tak powiem, więc tutaj na szczęście przyszedłem z pomocą, jeżeli chodzi o montaż, w sensie wyedytowałem co nieco. I jak pamiętacie, poprzednim razem żeśmy zaczęli sobie gierkę, poznaliśmy fabułę gry, gdzie musimy powstrzymać generalnie złą Nasirę, ponieważ chce ona wskrzesić Jafara, który, że tak powiem, został pokonany w poprzednich częściach przez Ala oczywiście. No i musimy uratować Jasmine, no nie? Znajdujemy się teraz w pałacu sułtana, w lokacji, która jest również dla mnie dosyć istotna i nostalgiczna, a to dlatego, że za chwilę wam o tym opowiem. Tylko zanim oczywiście o tym opowiem, to wsłuchajmy się w soundtrack, który tutaj nas wprowadza w ten sułtański klimat. Posłuchajmy sobie, a ja za chwilę wam opowiem co i jak, i gdzie. Przy okazji mamy 64 monety do zebrania. Tak więc ja się zamykam i jedziemy z koksem. Bardzo fajny soundtrack, bardzo fajna muzyczka, która nam tutaj towarzyszy. Bardzo w ogóle klimatyczne, zacznijmy od tego. No twórcy tutaj po prostu przyszedli samych siebie, zresztą no to jest komentarz, który jest bardzo prawdopodobny w moich seriach i myślę, że jak ktoś by chciał od początku tego roku śledzić moje serie, jeżeli ktoś jest oczywiście z was tutaj nowy, to moglibyście nawet bingo zrobić, jeżeli chodzi o powtarzanie u mnie bardzo często rzeczy, o których ja mówię w każdej serii. Dlatego, że no po prostu, no co ja mogę tu więcej powiedzieć, no gry, które obecnie ogrywam, mają bardzo fajny soundtrack, bardzo ładną grafikę, w ogóle bardzo ładnie wyglądają, więc no jakbym ja wolę być szczery, niż żebym na siłę, nie wiem, przypieprzał się do byle czego, no nie? I tutaj oczywiście pozbędziemy się tego aligatora. Dokładnie tak. I teraz co tutaj musimy zrobić? Tutaj coś mamy. O, widzicie? Jest platforma, się pojawiła. Tak więc dobra. Zobaczmy, gdzie ona jest. Tutaj, tutaj są te platformy. O, bo tutaj się trzy pojawiły. A proszę, kurczę pieczone. Myk, jesteśmy u góry. Teraz dotkniemy tego. A, bo to nie jest... Ja przez chwilę myślałem, że to jest książka. A to przycisk. On tak dziwnie trochę wygląda, ten przycisk. No i troszeczkę sobie żeśmy odbudowali zdrowia dla naszego Ala, ponieważ nasz Al wyrusza na fajną podróż. Znaczy no, teoretycznie fajną, no bo jednak tutaj towarzyszy mu mocny stres i wcale się nie dziwię, dlatego że no martwi się o Jasmine, no nie? Co jak co, no ale raczej tu każdy, my patrzymy jakby z perspektywy gracza, że fajna taka podróż i tak dalej, ale z drugiej strony, no sami raczej byśmy się w takiej sytuacji znaleźć nie chcieli. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, co tu mamy? Uuu, armatę mamy! O kurcze! Dobrze, żeśmy pocisnęli, kurde, z naszej... Z naszego ostrza żeśmy pocisnęli, kurcze pieczone. Co tutaj mamy? Mamy fontannę. Coś z tą fontanną trzeba zrobić. A nie, nic nie trzeba robić, ona sobie to po prostu taka jest. Dobra. Mamy kolejny genie coin. Więc dobra, przejdźmy może do historii jakby z tym poziomem, z tymi poziomami w pałacu sułtana. Otóż, generalnie to mam dobre wspomnienia o dziwo z pałacem sułtana, dlatego że nie sprawiał mi ten świat albo ta sekwencja gry
nie sprawiała mi jakiegoś wielkiego problemu za dzieciaka, to muszę przyznać. Natomiast pamiętam, że to właśnie Pałac Sułtana przedstawiłem mojemu dobremu przyjacielowi i jednemu mojemu kuzynowi i przyznam szczerze, że polubili bardzo tę gierkę i nawet się mnie pytali o dokładny tytuł. O, proszę, tutaj Jasmine jest, jak widzicie, Jasmine ładnie tutaj na plakacie jest. Zapytali się mnie o dokładny tytuł tej gierki, podałem im i sobie później grali, wciągnęli się bardzo w Falladyna, co mnie oczywiście bardzo cieszy, że zaraziłem ich, można by powiedzieć, że w mojej opinii bardzo dobrą gierką. Oczywiście wiem, że istnieje wersja SNES-owa, NES-owa, jest jeszcze wersja na Sega Mega Drive tej oto gierki, ale no, ja jednak, wiecie jak to ja, no. Ja się wychowałem na Alladynie 3D, czyli tym, którego teraz widzicie. I to jest dla mnie taki najlepszy Alladyn, aczkolwiek no kiedyś może sobie poznamy tego Alladyna na chociażby Sega Mega Drive, czy na NES-a albo SNES-a. Wiem, że Gamer ogrywał wersję SNES-ową. I też jest dosyć interesująca, aczkolwiek no mówię, ja mam największą nostalgię do tej części i choćby srały skały, to dla mnie to jest najlepsza część. Siostra mi przy okazji popcorn przyniosła. Tak jak widzicie, dobrą siostrę mam. A teraz wracając do tematu. No właśnie, to jest coś, okej. To jest jedna z mechanik, którą za dzieciaka bardzo nie lubiłem. Bo czasami miałem wrażenie, że Al specjalnie się nie łapał. Nie wiem jak jest w rzeczywistości. Zobaczymy zaraz. Jedź, idź. Dokładnie, wspinaj się. Jasmine, spokojnie. Pomoc nadciąga. Musisz jeszcze trochę wytrzymać, tylko najpierw ja muszę trafić w to. Właśnie to jest coś, czego ja kuźwa nie lubię właśnie w tej gierce, że czasami mam wrażenie, że kurde, nie wiem, on celowo nie chce się złapać. No zobaczymy. O, dobra, udało się. Czasami, no mówię, detekcja kolizji w niektórych momentach leży. O Jezus Maria. Ja pierdzielę. Dobra, złapał się. Udało się, udało się. Yeah. Kurde, myślałem, że wślizgiem będę mógł tą armatę pocisnąć. Dobra, nieważne. Ogólnie to tak poza głosowaniem, które dałem w ogóle wam w drugim odcinku, bo zapomniałem tego w pierwszym dać, jak zwykle zresztą. Bo ja mam ostatnio niestety takie problemy z pamięcią, że zawsze sobie mówię zapamiętaj, a potem gówno wychodzi z tego. Nieważne. W każdym razie muszę przyznać, że też mnie trochę Pixel zainspirował do zrobienia tej gierki na odcinkach. Ponieważ w tym roku byłem właśnie u Pixela dwa razy, że tak powiem, w okresie, można by powiedzieć, że wakacyjnym, bo pierwszy raz byłem chyba u niego jakoś tak w czerwcu, a potem chyba byłem w lipcu, coś takiego. Coś tak piąte przez dziesiąte, pamiętam, że to był chyba, albo to był maj i lipiec, albo to był czerwiec, lipiec, no nieważne. W każdym razie jak byłem drugi raz u niego, to pamiętam, że graliśmy sobie, a raczej ja tam dał mi, żebym se pyknął w wersję pecetową Alladyna. No i przyznam szczerze, że kurczę pieczone, poczułem na nowo nostalgię, bo sobie wiadomo przypomniałem o gierce po x latach. No i kurczę, nie żałuję tego. O, i to jest teraz, widzicie, takie trochę sprytne, bo tutaj trzeba właśnie skakać po tych strumieniach i sobie zrobić takie trochę schodki, coś ala z tych strumieni wody. Dokładnie tak. I jesteśmy już na samej górze. A na samej górze, poza monetkami, mamy przycisk, który otwiera nam drzwi kolejne. Chciałbym powiedzieć bramę, ale to nie jest brama, to są drzwi, jak sami zresztą widzimy, bo to nawet nie jest brama. I mamy zabójcze miotły, które chcą nas tutaj, kurde, unicestwić, ale nie na mojej warcie, nie na mojej warcie. Poza tym za miotły, jak widzicie, mamy monety, tak więc warto byłoby się sprawą zainteresować, ponieważ no, chcemy zrobić grę na 100%, czyż nie? Żyć to nie wiem ile będę miał, póki co mamy 6 żyć, ale zdaję sobie sprawę, że mogę w późniejszych planszach tracić je jak naprawdę pieniądze w kasynie, co by mnie szczerze wcale nie zdziwiło. Bo kurczę pieczone,
Późniejsze plansze, tak jak zresztą w każdej gierce, są coraz trudniejsze i będzie naprawdę dosyć interesujące przechodzenie ostatnich plansz, bo mówię, jest jedna plansza, która mi bardzo zapadła w pamięć, która sprawiła, że gierki jakby do końca nie przeszedłem nigdy. Więc to będzie moje takie pierwsze oficjalne przejście na kanale. Więc będę mógł sobie uwiecznić te jako pamiątkę, że kiedyś mi się udało Alladyna przejść na 100%. Tak jak Crasha Basha na 200%, hehe. Dalej, kurde, nie wiem, z czego jest zrobiony ten sok Gina, bo kurde... intryguje mnie to, szczerze, co to jest za ten napój. Jest i checkpoint, jest i checkpoint. 11 minut na liczniku mamy. I co tutaj na dole? Poza monetami. Dobra. Zostałeś, gościu, dojechany. 4 monet nam brakuje. Dobra, lecieliśmy wślizgiem, elegancko. Dobra. Zero monet? Nic? Lol. Myślałem, że jakoś moneta będzie albo coś. Teraz do góry musimy iść. Znaczy skaczemy sobie. Tam są... jest moneta, jest moneta. Sorry bardzo, ale najpierw najważniejsze monety są. Mamy tutaj 2 monetki i aligatora. Dobra, lecimy na konfrontację z aligatorem. Jedziemy z ostrzego. Dojeżdżamy gościa. I nic z niego nie mamy. Poza tym, że przeciwnik został pokonany. A więc jeszcze raz, do góry. Tam u góry chyba będą ostatnie 2 monetki. I będzie elegancko. W ogóle dziwi mnie fakt, że żadnego red gema nie mamy tutaj ani nic. To jest troszeczkę zastanawiające. Ta jest. Tutaj mamy ostatnią? What? Jeszcze jedna moneta brakuje. Jeszcze jednej monety brakuje. Jest i klucz. I tam są drzwi, dobra. Drzwi nam się otworzyły, otwarły, hehe. I co? I tutaj mamy sobie piękny, taki fajny widoczek. W ogóle, kurde, fajna koncepcja jest, że wchodzimy sobie do takiego pokoju, gdzie jest wyro, takie fajne posłanie, nie? Żeby coś. I teraz wnikliwie musimy obserwować, co tutaj się odpierdziela. Tam jest przejście jakieś, ale obawiam się, że tam jest koniec planszy, a tego bardzo bym nie chciał, dlatego zrobię jedną rzecz. Pozwólcie, że to uczynię. Dobra, zobaczmy, co tam będzie. A, i wróciliśmy na początek. Okej. Dobra, to jest trochę zastanawiające. Okej, dobra. Nic się nie takiego nie stało. Czyli wygląda na to, że tutaj będziemy mieli walkę z miotłami. I coś za te miotły będziemy dostawać? A! Monety Gina. Dobra, szybko, szybko. Dobra, jedną zebrałem. Myślałem przez chwilę, że ona znikła. Czyli będę musiał jeszcze tutaj coś ogarnąć. Bo to chyba nie będzie wszystko. To zdecydowanie nie będzie wszystko. Bo gdzieś nam zabrakło, kurde, jednej monety. Szybko! To jest loot. Mamy 6 na 7, czyli jednej monety nam zabrakło i jednej dżinowej monety. Dobra, to teraz trzeba chyba będzie polecieć na pewne poszukiwania, w poszukiwaniu oczywiście tych dwóch skarbów. Dobra, tak więc teraz musimy iść w tę stronę, do tych drzwi, raczej do tych drzwi, do tego przejścia. Ponieważ tutaj będziemy wychodzili sobie stąd. I idziemy szukać tej jednej monety. Tej ostatniej, jedynej w swoim rodzaju monety. Ponieważ, kurczę pieczone, to jest aż głupio zostawiać tak planszę, no nie? Ja raczej bym nie chciał tak zostawić planszy. Więc zobaczmy, co tu jeszcze możemy zrobić. Flamingi nie. Flamingi nie, no. Flamingi po co? Tak więc pozwólcie na szybkie cięcie. Dobra. Widzę, gdzie żeśmy zgubili. Widzę naszą zgubę. Tam, jak widzicie, jest tutaj na tym filarze monetka.
mam zamiar ją zdobyć. Dokładnie tak. Widzicie? Patrzcie, kurde. Dwie zgubycze w jednym miejscu oraz red gem. O, można zaskoczyć elegancko. Tam coś też jest, kurde. Coś mi się wydaje, że tam też coś jest. Ale zróbmy coś takiego. Tylko trzeba najpierw tam doskoczyć. Właśnie to jest w tym rzecz. 1 na 3. Widzicie? 3 nam teraz brakuje. Znaczy 2 nam brakuje tych red gemów, żeby było 100%. Tak więc my to oczywiście jak najbardziej zrobimy. Tylko chodzi tu jakby, wiecie o co. Trzeba się tam dostać. Tak więc próbujemy. O! Udało się, udało się, udało się! Yeah! Myślałem, że się tutaj kurde nie dostanę. Ale się udało, całe szczęście. Dobra. Mamy 2 na 3 te red gemy. Więc został nam tylko już ostatni. Pytanie, gdzie on jest? Tutaj na razie nie widzę żadnej takiej zielonej wazy. Trzeba będzie naprawdę kurde tutaj wytężyć mózgownicę i poszukać. Chociaż sądzę, że to jest gdzieś tutaj. O, właśnie, tam chyba będzie, wiecie? Tak mi się wydaje, bo tam nie byłem. Dokładnie tak. Teraz się rozbujamy, rozbujamy. I zium! Dokładnie. Elegancko, mamy wszystko zrobione na 100%, więc możemy iść już do exitu, tak więc widzimy się w exitie, bo już wiemy, gdzie mniej więcej exit jest. Tak więc do zobaczyska. No, teraz możemy iść już tutaj. Dokładnie tak. Oh yeah! 15 enemies, czyli 15 przeciwników, 64 oczywiście coinsy i genie tokens. Elegancko! Hehehe, dobrze. Dobra, press X start, elegancko. W ogóle, to co tutaj widzimy z tym automatem, co mamy tutaj Gina oczywiście, to generalnie to też było w wersji na NES-a, no nie? To jest taka ciekawostka dla osób, które są, nie wiem, bardzo ciekawe, czy gdzie jeszcze taki motyw właśnie ten oto tutaj wystąpił. To wystąpił w wersji na NES-a. Z kolei w wersji na SNES-a wystąpiło. O, życzenie mamy 3 razy. Elegancko, fajnie. Extra continue, widzicie, mamy dodatkową kontynuację. W wersji na SNES-a z kolei było takie koło fortuny troszeczkę z Ginem. Tak więc to było zupełnie coś innego. Taka ciekawostka, co nam teraz wylosuje. O, znowu kurde. Kurde, elegancko. Znowu mamy ekstra kontynuację. Fajnie. Dobra, co teraz będzie? Może złoty al? Aezo, Nazira. Try again. Ale możemy jeszcze raz, mamy jeszcze 4 te coiny. Znaczy tokeny, przepraszam. A i teraz Nazira będzie, Nazira cały czas nam będzie się pojawiać. O nie, bo złoty al. No, mamy 3 dodatkowe życia, tak więc elegancko. Może znowu będzie złoty al, ale byłoby fajnie. Nie, Jin. Dobrze. No i znowu Nazira. Niedobrze, nie jest dobrze, proszę państwa. Znowu złoty al. Elegancko. Dobrze jest. 3 dodatkowe życia znowu. Kurde, ładnie. Znowu mamy jakąś rundę bonusową. Nie mogę się tego doczekać. Al, you have 60 seconds to collect 100 coins. 3, set, go! A to już było. Jedziemy, 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 jedziemy. Chcemy zdobyć Blue Jimmy Gema. Blue Jimmy Gem. Ta w lewo, kurde, zmienili trasę, kurde, to nie jest dobrze. To mi się nie podoba. Okej. Dobrze. Jest.
Nie wiem, czy wam w ogóle to komentowałem, ale jak się skoczy... O! Widzicie, co się z chmurką dzieje, jak się za dużo razy skoczy na jedną chmurkę? Ona się trochę tak dziwnie przepoczwarza, nie wiadomo w ogóle, co to jest dokładnie. Dobrze jest. Dobrze, elegancko. Dobrze. Uf. I elegancko, yeah. Yeah, Blue Genie Gem! Dobrze! Mamy to! Dobrze, kurde! Kolejna runda bonusowa zrobiona na 100%. Kolejny Blue Genie Gem. Blue Genie Gem, kurwa, zebrany. Elegancko. Oczywiście, że chcę zapisać. Ja bym miał nie zapisywać? No kurde, musiałbym być turbogłąbem, jakbym nie chciał zapisywać. Well, if it isn't our guest of honor, I'm so glad you could make it, Aladdin! What have you done with Princess Jasmine and the Sultan? I disposed of them. Now that I am the ruler of Agrabah, their services were no longer needed. And once Jafar is returned to this mortal world, you won't be either! Excuse me, but did I hear you right, or did I miss something? 'Cause the Jafar that I know is dead, gone, finished, sleeping with the fishes, no longer among the living. You hear what I'm saying? Well, what a surprise. If it isn't the famous Genie of the Lamp. Oh, I have heard a lot about you. Really? Well, darling, I am known around this little town. I did a bit of theater here, oh, about 10,000 years ago, and I'm still adored by the critics. I've been looking forward to this moment. A fan! I suppose you want an autograph. At second thought, maybe not. This looks like it's gonna hurt. Uh-oh! Genie? Genie! What have you done with him? Patience! Your time will come soon enough. Guards, take this insignificant flea down to the dungeon. I'll be along shortly to deal with him. Personally. Jezu, jej oczy, ja pierdzielę. O mój Boże. Co to było? You need to rescue Aladdin before Nazira digs her nasty claws into him. This place is full be trapped with all kinds of trouble, so be careful. Abu! Am I glad to see you? I need you to find the key that will unlock these shackles. The key's gotta be down here somewhere.